Pytamy dzieci o rzekę. Ze szczególnym uwzględnieniem Odry. Ale wszystko musi być z rzeki. Moje pierwsze pytanie jest takie. Co to, a może kto to jest rzeka? Rzeka to jest jakby coś związanego z naturą. To jest wspaniała rzecz, taka niezwykła. Woda, która pływa sobie i spędza fajnie czas. Rzeka to taka rzeka. Taki długi włos, co się ciągnie od morza, bo morze to głowa. Woda. Woda jest. Płynąca woda. Woda. No rzeka to jest... No rzeka to jakby jest taka osobliwość i płynie, jest bardzo szczęśliwa. Powiedz mi, czy rzeka to jest bardziej osoba czy rzecz? Rzecz. Osoba. Trochę przedmiot, trochę osoba. Coś pomiędzy. Osoba. Dlaczego? Bo można się z nią stajaźnić. Czasami się może fajnie bawić. Osoba. Czemu tak myślisz? Nie wiem, bo rzeki trzeba szanować tak samo jak osoby. Nie wiem, jak to wytłumaczyć za bardzo. Osoba chyba. Rzecz. Osoba. Według mnie osoby, bo przedmioty są mniejsze. Czy ty znasz Odrę? No jasne, rzekę? Przecież mieszkam we Wrocławiu. Tak, znam Odrę, bo mieszkam nad Odrą. Tak, mam zaś do werandy jechać. Aha, a powiedz mi, co lubisz robić nad Odrą? Albo co w ogóle można robić nad rzeką? Łowić. Ja tam lubię obserwować pianę. Ogólnie pływam. W rzece? Tak. Albo pływam z tatą na supie. Nad Odrą to ja nie wiem, co to można pływać tam kajakiem, a w normalnych rzekach to ja pływam i nurkuję. Jak bardzo dobrze znasz Odrę? Znam tak tyle. A co najbardziej lubisz robić nad Odrą? Nad Odrą to najbardziej lubię rzucać kamykami. No, rzucam kamykami. Rzeka otwiera buzię, potem zjada, połyka i kupę lobi na samym dnie. Na plaży lubię robić pływać, robić zamki stepływowe wodą. Moczyć nogi lubię. Ja bardzo lubię nad Odrą jeździć rowerami i się bawić, wrzucać sobie kamyczki, bo to też bardzo fajnie, takie są, robią się kręgi i można też robić konkurs, kto dalej rzuci. No, czuję się przy Odrze bezpiecznie, jest dla mnie frajdą, tak samo jak natura. Czuję się przy niej fajnie, bardzo lubię robić przy niej fikołki na trawie, gdy jest czysta. No, to jest dla mnie przyjemne. Jestem wtedy bardzo szczęśliwy, gdy jestem w naturze. A powiedz mi proszę, co jest żywego w rzece? Prąd. Ryby, meduzy, klaby, lokiny, ośmiornice i tak dalej. I wieloryb. Ryby? Ryby i różne, takie, na przykład takie ślimaki morskie. Ryby. Meduzy? Nie. Ośmiornice? Tak. Ośmiornice są tam, bo się przyklejają do ściany i tam mieszkają. Ale zabiły też. Jest, mi się przypomniało, kiedyś tata wskoczył do wody i Bobl tam był.
Te zboble tam mieszkają. No nie wiem, to, że jest tam dużo ryb i jest tam dużo w środku życia i po prostu rzeka jakby płynie, ale tak jakby żyła, mi się tak wydaje, no. To znaczy, no, to jest takie, no, że płynie i to jest jakby takie związane z życiem. To jest żywego w rzece. Ryby, różne zwierzęta. Ryby. Morskie zwierzęta, łabędzie. Co lubi, a czego nie lubi rzeka, twoim zdaniem? Rzeka nie lubi śmieci, a lubi, jak się o nią dba. Nie lubi zaśmiecać. Nie lubi też, kiedy ktoś łowi w niej ryby. Ale rzeka nie lubi słońca. Tak. Bo one grzeje i suche to lasy, suche jest. Rzeczy. Aha, że rzeka wysycha przez słońce, tak? No. Okej. Okay. Jak za mocno ladzi. Ale w lato nie tak za mocno nie ladzi. Co może lubić? Lubi koty, psy. Ale koty nie lubią rzeki. Ale... Rzeka jeszcze lubi ludzi, lubi kamyki, lubi je zjadać. Bawić się kamykami i rzucać to do budzi. Nie lubi tego, że jak ktoś wrzuca do niej i nieoczyszczane rzeczy, bo się brudzi. I jeszcze na dodatek ta rzeka wtedy się niedobrze czuje. Ja lubię to, jak się stytula, jak spędza się z nią czas i tak dalej. Rzeka bardzo nie lubi być zanieczyszczana i gdy jest brud, gdy ludzie pobierają z niej wody dla bezsensownych rzeczy, na przykład energetyków, papierosów, takich rzeczy również. Oczywiście dla mnie, bo niektórzy bardzo lubią papierosy. Rzeka bardzo lubi, gdy ludzie są radośni, moim zdaniem, gdy dobrze się bawią i też dla niej tego nie tworzy krzywdy. Jak sądzisz, co to może znaczyć? Być jak rzeka. Cichą, spokojną, płynąć jak rzekę, czyli na przykład być szybkim. Co znaczy, nie wiem. Być jak rzeka? To trzeba się ubrać w strój kąpielowy, niebieski, wskoczyć do rzeki i ludzie zobaczą, że to rzeka. A co byś zrobił, gdybyś ty był rzeką? To samo, co rzeka robi w tym momencie. Czyli falować spokojnie, gdybym był szczęśliwy, a falować bardzo gwałtownie, gdyby mnie był szczęśliwy i... No, cieszyć się, gdy ludzie właśnie wokół pływają, bardzo się smucić, gdy biorą ze mnie wodę i mnie zanieczyszczają. No, to co w tym momencie się mniej więcej dzieje. A gdybyś ty był rzeką, to co byś zrobił? Gdybyś się zamienił w rzekę, co byś wtedy zrobił? Płynęłam! Płynęła przez różne miasta i odwiedzała te miasta. Nie wiem, patrzyłabym na ludzi sobie, no i strasznie bym się wkurzyła, gdyby ktoś by mnie zaśmiecał. Płynąłbym. Popływał sobie pod ludź trochę i zobaczył innych i się styjaźnić z nimi. A gdyby Odra mogła ciebie usłyszeć i ciebie zrozumieć, to co byś jej powiedział? Że nią lubię! Nie wpuszczę do ciebie trucizny! Że lubię wodę. Że chciałabym, żeby była czysta. Może bym się spytała o ryby. Czyli o co? Jakie tam ryby mieszkają?
bym jej powiedziała, że jest fajna i że można z nią się bawić i że można z nią się z nią rozmawiać. Super, a o czym byś z nią rozmawiała? O różnych sprzętach do psików, psikosów. Żebym wyznaczyła tatę w końcu. Że będę ją szanować i postaram się, żeby nikt jej nie zaśmiecał. Powiedział, jak się spędza czas na ziemi. No mniej więcej tak, jak bardziej kocham cię, lubię przy tobie być i na pewno bym z nią nawiązał taką relację. Tak jak z moim przyjacielem, można powiedzieć na przykład.